No hej wszystkim tutaj Neski witam was w kolejnym filmie na moim kanale z Diablo 4. I w tym filmiku pokażę wam jak wygląda rozwój postaci, jeżeli chodzi oczywiście o Drzewko umiejętności. Pokażę to Wam na przykładzie oczywiście bety, czyli wymaksowanej postaci na 25 levelu. Tutaj mamy oczywiście okienko skilli, które możemy powiększyć. I uwaga, tutaj ukazuje nam się nam e, naszym oczom oczywiście drzewko umiejętności, które jest bardzo proste i liniowe. Otóż, mamy 25 punktów do rozdania, ponieważ wbije 25 leveli na postaci. Proste, prawda? I teraz tak, tutaj wydaj wskazaność, że punktów umiejętności, aby umożliwić to połączenie, czyli muszę dwa punkty rozdać tutaj, w któregoś ze skilli. Dwa punkty muszę rozdać, żeby dojść i umożliwić sobie rozdanie punktów tutaj. Tak samo jest niżej, tutaj na przykład muszę 6 punktów ogólnie rozdać, tutaj 11, tutaj 16 i tak dalej, i tak dalej, aż na sam dół, i to jest bardzo liniowy rozwój postaci. Tutaj nie znajdziecie takich rzeczy, jak rozdawanie punktów w siłę, witalność, w inteligencję itd, i tak dalej. Nie, co wy. Tutaj jest bardzo podobnie zrobione, niestety, jak w Diablo 3. Diablo 3, co, co jakiś tam level, odblokowaliście sobie, odblokowaliście sobie slota z. Oczywiście z pięcioma czy tam sześcioma, już nie pamiętam, skillami oczywiście co, lewe, co tam parę leveli i można było sobie po prostu wybierać skilly jakie chcieliście i sobie nimi grać. Tutaj jest bardzo podobnie to zrobione dali tylko takie jakby sztuczne poczucie graczowi, że można rozdawać punkty, żeby czuć ten niby rozwój postaci i tak dalej, ale wcale moim zdaniem tak nie jest. Tak więc mamy umiejętności podstawowe, powiedzmy, że wybierzemy sobie, nie wiem, taniec ostrzy, prawda? Więc wybieramy sobie mm, taniec ostrzy, albo nie, wybierzmy sobie... Dobra, wybierzmy sobie taniec ostrzy, no i rozdajmy jeden punkcik, jak widzicie do połowy poszło, drugi punkcik i drugi punkcik spowodował, że w tym momencie mamy możliwość rozdania sobie tutaj punktów. No i musimy rozdać 4 punkty jeszcze, żeby dojść tutaj. Możemy równie dobrze dalej sobie cisnąć taniec ostrzy, a możemy na przykład wydać sobie w któregoś skilla z tych. E, na przykład, nie wiem, powiedzmy, że wirujące ostrza sobie rozdam. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery punkty wirujące ostrza, no i oczywiście jest tutaj. E, też jest bardzo ważna kwestia, że każdy skill, taki z tych takich skilli, po prostu skilli, e, ma takie swoje tutaj... Rozgałęzienie, prawda? Na przykład mamy rozgałęzienie, musimy rozdać, w, mamy na rozgałęzieniu, mamy do, do, trzy do rozdania punktów trzy punktów powiedzmy, co nie? taki trójkącik tutaj. No i patrzcie, jak rozdamy tutaj punkcik, możemy tylko dwa punkty rozdać w te rozgałęzienie, czyli jak rozdamy punkcik w ostrza, to potem mamy możliwość tylko łącznie z zaawansowaną wirujące ostrza rozdać lub ulepszone wirujące ostrza. Zauważcie, że jak naceluję na jedno lub drugie, to wtedy na tym drugim wyskakuje X, bo tylko dwa punkty można rozdać w rozgałęzienie, jeżeli chodzi o dany skill. No i tak to się po prostu ludziska prezentuje, co nie? Krew się dolewa do kolejnego korytka, dzięki czemu po rozdaniu na przykład 5 punktów gdzieś tutaj o krew się doleje do tego korytka i odblokuje nam w tym korytku możliwość yy, odblokowania kolejnego sobie skilla poprzez rozdawanie punktów. Uważam to za bardzo słaby system. Mamy 2023 rok, patów Excel, którego nie jestem absolutnie żadnym fanem. Yy, pokaza pokazało jak się powinno robić Haken slasha. uważam, że to powinniśmy hejtować, nie powinniśmy tego. Yy, nie powinniśmy tego chwalić ponieważ ten rozwój postaci jest tragiczny, moim zdaniem, ciut lepszy niż w Diablo 3, ale bardzo dużo on się niestety jednak e, nie różni Diablo 2, mimo wszystko, ma zdecydowanie znacznie lepszy rozwój postaci, no ale cóż, tak już jest, tak więc może tutaj już chodzi o to, że po prostu chcą trafiać w jak największą rzeszę fanów, jak największą rzeszę ludzi, czyli tych przede wszystkim młodych żeby gra nie była zbyt ciężka, mogę to poniekąd zrozumieć. Tak więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się do usłyszenia, dajcie znać, jak Wam się podoba rozwój postaci. Trzymajcie się chaos!